Cześć, witajcie w kolejnej prognozie burzowej. Sprawdzimy sobie, jak sytuacja będzie wyglądała w, w, w środę i w nocy ze środy na czwartek. I powiem Wam już od razu, że ostatnia noc bardzo mocno dała się wyznaki. Zgodnie też z prognozami i z tym, co było też na naszym kanale mówione, na północnym zachodzie Polski w nocy przeszła tam bardzo silna burza, która spowodowała gradobicia, bardzo silne opady deszczu, duża liczba wyładowań i bardzo... Bardzo duże, nawalne wręcz. Właśnie te opady deszczu, silny wiatr, to dawało się we znaki. Dużo materiałów ustawiono na ten temat, szczególnie na grupie zachodnio-pomorscy obserwatorzy. Burz i tam warto sobie zerknąć. Ja natomiast zerknę tutaj na coś innego, bo zerknę na sieć obserwatorów burz i widzimy słubice kilkanaście minut temu, czyli 11 godzin temu, pierwsze wyładowania, które były obserwowane w Polsce. Ta, te komórki burzowe, ten układ burzowy tak w ogóle bardzo przemieszczał się przez Odrę, on trochę tam osłabł, jednak potem za Odrą zaczął się wzmacniać, zaczął też być coraz bardziej aktywny elektrycznie no i przede wszystkim pojawiły się opady gradu, te opady gradu były dosyć silne, Wręcz bym powiedział nawalne. Tak samo jak nawalne były opady deszczu. Tu na przykład Szczecin dosyć mocno zalany. Zalany kołobrzek w wielu miejscach i też pojawiły się wiatrołomy. Na Twitterze obserwatorzy.info możecie tutaj znaleźć, może inaczej, na Twitterze sieci obserwatorów BUSZ możecie tutaj znaleźć wszystkie materiały ciekawsze, które były opublikowane. Zobaczcie jakie gredziny spadały w nocy, po północy w Polsce, na Pomorzu i to byłoby zdecydowanie bardziej niebezpieczne zjawisko, gdyby miało miejsce w dzień. Na, na szczęście w dzień ono. Nad Polską nie było, było nad Niemcami, tam się te burze tworzyły, no ale tak jak wcześniej wspominałem, te burze będą miały miejsce i miejsce miały. To do tych, co twierdzili, że co ty gadasz, żadnych burz nie będzie, przecież jest lampa piękna, słoneczna po popołudnie i wieczór. Owszem, jak najbardziej, ale noc dała się wyznaki z racji tego też, że w nocy parametry konwekcyjne były nadal dobre, ale zmniejszały się parametry hamujące, czynników hamujących konwekcję, więc to też spowodowało, że te burze miały miejsce. No dobra, sprawdzamy co będzie w dzisiejszym dniu. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Burz, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Burz. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patreonite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. A w tym momencie nie widzimy nad Polską wyładowań. No, ewentualnie na, na, na wybrzeżu, już nad Bałtykiem, pojawiają się jeszcze, ale one lada moment zanikną bądź opuszczą nasz kraj, natomiast na pozostałym obszarze bez wyładowań, zupełnie inaczej niż w Europie, bo tam już w tym momencie mamy kolejne burze tworzące się nad centralną i południową Francją oraz nad Rumunią, te nad Francją zmierzają w kierunku północno-wschodnim. No i zobaczmy w ogóle co się dzieje na tym północnym zachodzie i zachodzie Polski, że tam mamy burze, u nas nie. A no tutaj może najpierw, żeby tutaj bardziej czytelnie było, mamy Wyślotti, który wpływa na po pogodę w Polsce Południowej, Południowo-Wschodniej oraz Wschodniej mamy Wysz Matea, który jest po drugiej stronie, i mamy niż Bernd, który znajduje się nad Norwegią. I z tym niżem związany jest pofalowany front atmosferyczny, rozciągający się od Finlandii aż po Francję. Właśnie na tym froncie, przed tym frontem, przede wszystkim mamy linie zbieżności, na których tworzą się burze, i te burze przemieszczają się przeważnie z kierunku południowego w kierunku północno wschodniej Zobaczmy sobie, jak to wygląda chociażby na e, mapie podczerwieni. Bardzo, bardzo dobrze widać te burze, które tworzą się, e, tworzą się, chociażby nad Francją, nad Niemcami. One przemieszczają się właśnie zgodnie z e, położeniem tego frontu w kierunku północnym, północno-wschodnim, no i też właśnie muskając ten północny. Zachód polski, bo tam właśnie ten front się znajduje. Co w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach, zobaczcie, ten front atmosferyczny nadal będzie znajdował się właśnie nad Polską Zachodnią, Północno-Zachodnią, aczkolwiek w kolejnych godzinach przemieści się troszkę bardziej w kierunku południowo-wschodnim, będzie obejmował Polskę od województwa warmińsko-mazurskiego po województwo dolnośląskie. Potem znów zostanie odepchnięty na zachód. To, będzie, to spowoduje, że w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach burze bardziej przesuną się w kierunku zachodnim. W tym momencie, w godzinach przedpołudniowych, porannych, no raczej przedpołudniowych, mamy piękną, słoneczną pogodę. W wielu miejscach Polski oczywiście na Windy tego nie widać po ostatniej aktualizacji. To Windy działa, jakby chciała, a nie mogło. Nad północno-zachodnią Polską zachmurzenie związane z tym frontem atmosferycznym. Lokalnie też zachmurzenie mamy na południowym wschodzie w centrum zachmurzenie piętra wysokiego, ale raczej bez żadnych ekscesów. O ciśnieniu mówiłem w dniu wczorajszym, więc dzisiaj skupię się na ostrzeżeniach. No i mamy ostrzeżenia przed upałem praktycznie dla całej Polski prócz województw północno-zachodnich oraz zachodniej części województwa dolnośląskiego, ponieważ tam już jesteśmy za tą linią frontu i jest temperatura niższa, na pozostałym obszarze jednak nadal wysokie temperatury. Na zachodzie natomiast zagrożenie przed burzami ostrzeżenia stopnia pierwszego dla całej zachodniej Polski, przede wszystkim województwo dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie, południe śląskiego. Południe, wschód, do, do, zachodnio-pomorskiego oraz północ województwa pomorskiego. I tam dziś ta sytuacja burzowa może być nadal niebezpieczna, aczkolwiek dopiero wieczorem i w nocy. Jak widzimy na modelu Swiss HD4x4, zachmurzenie związane z. Tym frontem atmosferycznym znajduje się nad Polską zachodnią. Zachmurzany jest również południowy wschód Polski, natomiast opady, jeżeli się będą tam pojawiały, to nieszczególne, nie, nie w dużych ilościach, dopiero wieczorem wystartuje nam konwekcja. i Tutaj modele są trochę podzielone, jednak większość wskazuje na to, że ta konwekcja uruchomi się w Polsce południowej, czyli województwa południowe, i tam będzie występować w pierwszej części nocy. Do, a w drugiej części nocy przemieści się bardziej do województwa Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Tam mogą występować burze oraz opady deszczu I, i na to warto zwrócić uwagę. To będzie kolejny dzień, w którym będziemy mieli sytuację tak zwanego załadowanego karabinu, że nic się nie będzie działo. Dopiero wieczorem, kiedy ustąpią parametry, czynniki hamujące konwekcję, ta w cudzysłowie wystrzeli i w nocy te burze będą miały miejsce. Ja wieczorem jeszcze Wrócę do tych burz i zobaczymy dokładnie, jak to będzie wyglądało. W tym momencie natomiast sprawdźmy sobie, jakie, jak wyglądają prognozy IMGW. Jeśli chodzi o IMGW, to na dzień zostały wydane prognozy burz dla krańców północno-zachodnich i to są, one są związane z tymi burzami, które już opuszczają nasz teren oraz dla południowego wschodu, południa i centrum Polski. I jak czytamy, miejscami wystąpią opady o natężeniu 5 do 10 mm na godzinę, które mogą się kumulować i punktowo dać opad około 15 do 20 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km na godzinę. Po południu, na południu kraju wystąpią miejscami burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 10 do 15 mm, a miejscami, zwłaszcza na dolnym śląsku, około 20 mm. No i teraz najważniejsze: noc. I zobaczcie, że w nocy zostało wydane, zostało wydane, została wydana prognoza przed silnymi burzami. Co prawda prawdopodobieństwo jest poniżej 60%, ale jest dla województw południowo-zachodnich. Natomiast dla województw południowych, centralnych i w armii Mazur wydane, wydana prognoza przed słabymi burzami. Związane jest to właśnie z tym, że ten front przemieszczał, przemieścił się trochę bardziej w kierunku południowo-wschodnim, i tutaj te burze mogą występować. I jak przy Czytamy, towarzyszyć, towarzyszyć im będą opady deszczu o natężeniu od 15 do 20 mm na godzinę. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60, 70 km na godzinę. Miejscami możliwy jest opad kradu, burze będą utrzymywać się do godzin porannych. W pasie od Małopolski i Podkarpacia powarnie również miejscami mogą tworzyć się burze, ale zjawiska im towarzyszące będą zdecydowanie słabsze. Sieć obserwatorów burz również wydała prognozę na dzień dzisiejszy i tutaj ona już uwzględnia noc i mamy średnie zagrożenie burzowe dla województwa opolskiego, śląskiego i części zachodniej województwa małopolskiego. Niewielkie zagrożenie burzowe i marginalne w rozciągnięciu od południa do północy, ale przede wszystkim polska zachodnia i południowa północny wschód bez burzewie, więc ja dzisiaj znów nie mam co robić. No nie, oprócz nagrywania prognoz i obserwowania sytuacji. Relatywnie niewielki obszar południowej Polski oznaczony jako średni będzie najbardziej prawdopodobny do rozwoju śro środowych burz. Część z burz może przeistoczyć się w superkomórki. Obecne prognozy wskazują na dogodne położenie do formowania się burz gradowych niosących punktowo znacznie średnicy gradziny. I na to warto zwrócić uwagę. Moim zdaniem ta prognoza jest najbardziej reprezentatywna i Najbardziej sensowna, bym tak powiedział. No i mamy jeszcze polskich łowców burz, i tutaj mamy pierwszy stopień zagrożenia dla Polski południowo-zachodniej, południowo no i części południowej Wielkopolski, części wschodniej, zachodniej, przepraszam, województwa Śląskiego na pozostałym obszarze Polski zachodniej, możliwość prawdopodobieństwa, znaczy może, możliwość pojawienia się burz. Jak czytamy, będą komórki burzowe będą bardzo uwodnione, więc będą ulewne nawalne opady deszczu, będą wolno się przemieszczać, więc akumulacja opadów będzie dosyć duża i mogą one nieść gradobicia, gdzie grad będzie miał średnica od 2 do 3 cm. Porywy wiatru mogą osiągnąć maksymalnie od 70 do 80 km na godzinę. Największe prawdopodobieństwo zjawisk konwekcyjnych wystąpi w państwie od Sudetów i na Przedgórzu w paśmie Sudetów i na Przedgórzu Sudeckim, więc tam duża szansa na te burze. Reasumując, pogoda dzisiaj da się znów wyznaki, szczególnie wieczorem i w nocy w Polsce południowej i w Polsce w Polsce Południowej, w Polsce Południowo-Zachodniej, ale lokalnie też może zamierzam mieć na zachodzie, w Polsce również Centralnej i na Warmii i Mazurach, i warto zwrócić na to uwagę. W związku z tym, warto mieć aplikację, no-castingową, która będzie Was chroniła przed takimi sytuacjami. Ostrzegając przed nadchodzącymi burzami ja ze swojej strony polecam aplikację Monitor burz, ale jeżeli ktoś ma jakąś własną, zaufaną, warto ją mieć włączoną w dniu dzisiejszym. Życzę Wam dobrego dnia i pozdrawiam.